Dzień dobry! Dziś druga część materiału poświęconego okresowi zaborów w Krotoszynie. Zajmę się czasem od Zjednoczenia Niemiec, czyli od roku 1871, aż po I wojnę światową, czyli po lata 1914-1918. Ponieważ nagrałem już do tej pory na naszym kanale ponad 120 filmików, więc siłą rzeczy niektóre tematy takie szczegółowe powtarzają się, stąd też. W poprzednim filmiku i w dzisiejszym materiale w opisie będzie sporo linków do różnych takich specjalistycznych, konkretnych tematów. Natomiast materiał będzie podobnej długości jak w zeszłym tygodniu, dlatego, żeby nie przedłużać, zapraszam. Po zjednoczeniu Niemiec w roku 1871 sytuacja w Zaborze Pruskim uległa radykalnej zmianie. Rozpoczęto wówczas realizację polityki, której celem było scalenie społeczeństwa wokół nowo powstałego, zjednoczonego i już wówczas narodowego państwa niemieckiego. Zaborcy przy okazji rozpoczęli też bardzo szeroko zakrojone działania germanizacyjne. Ponadto zarządzono politykę podnoszenia cywilizacyjnego wschodnich kresów Rzeszy, co umożliwiły olbrzymie kwoty pieniędzy, jakie państwo pruskie otrzymało tuż przed zjednoczeniem Niemiec w wyniku wygranej wojny z Francją. Te środki pozwoliły na realizowanie wielu inwestycji, między innymi także na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Dla scementowania Świeżo Zjednoczonych Niemiec, kanclerz Otto von Bismarck zaczął też realizację polityki tzw. kultur Kulturkampfu, która wymierzona była w Kościół katolicki, co akurat w warunkach wielkopolskich oznaczało po prostu walkę z polskością. Narzędziem germanizacji była także komisja kolonizacyjna, która starała się sprowadzać na kresy wschodnie Rzeszy niemieckich osadników i osiedlać ich na wykupionych przez właśnie tę komisję gruntach wokół ośrodków miejskich, aby wesprzeć żywioł niemiecki, który w zasadzie od połowy wieku XIX ponosił z punktu widzenia demograficznego same straty. W ten sposób chciano też ożywić niemiecki handel i wytwórczość przy jednoczesnym bojkocie wytwórczości i handlu polskiego. Działalność Komisji Kolonizacyjnej wspierała w księstwie Turnon Taxis niesławna Hakata. Komisja zakupiła w ramach tej działalności dobra lutogniewskie, wróżewskie, Theresienstein, czyli tereny dzisiejszej ulicy Zamkowy Folwark, Niderau, położony między Bożacinem a Wróżewami, sam Bożacin i Nowy Folwark. Ponadto komisja posiadała także konarze oraz sośnice. Wspomniana już przeze mnie Hakata, czyli Niemiecki Związek Kresów Wschodnich, utworzony w roku 1894, miał w Krotoszynie wsparcie wśród miejscowych elit niemieckich. Jej celem było osłabianie żywiołu polskiego i w to miejsce wzmacnianie żywiołu niemieckiego. Członkowie tej organizacji m.in. przygotowywali oprawy świąt państwowych, a także wygłaszali liczne odczyty. Dużą część działalności hakaty stanowiły też zabiegi nieformalne, które były podejmowane przede wszystkim dzięki prominentnym członkom, a także licznym znajomościom wśród miejscowych elit. Obok hakaty, która fundowała też stypendia dla niemieckich przedsiębiorców, działały w mieście kasy zapomogowe, mające na celu powiększanie niemieckiego stanu posiadania. Szowinistyczne organizacje niemieckie wspierały niemiecki kapitał w mieście, dotując m.in. pracowników, którzy mogliby stanowić konkurencję dla strony polskiej. Oczywiście wspierano także Polaków, ale tylko tych o tak właściwej postawie politycznej, właściwej czyli rzecz jasna proniemieckiej. Na podobnej zasadzie przyznawano też nagrody. W celu skuteczniejszego realizowania polityki germanizacyjnej w roku 1887 zmniejszono powiat Krotoszyński, wydzielając z niego odrębny powiat Koźmiński, m.in., o czym wspominałem już w pierwszej części tegoż materiału, do której oczywiście odsyłam. Dla niemieckich katolików osiedlanych na Kresach Wschodnich utworzono w 1899 związek katolików niemieckich na wschodzie, który miał za zadanie integrować właśnie niemieckich wyznawców religii katolickiej oraz skupiać ich wokół polityki antypolskiej. Związek ten, obok swoich celów statutowych, realizował także cele nieformalne, jak np. loterie fantowe czy zabawy. Podobnie funkcjonowało Niemieckie Towarzystwo Bibliotek, utworzone w roku 1900. Inne niemieckie organizacje o szowinistycznym charakterze to m.in. Związek Niemieckich Rzemieślników, Związek Wojacki, Towarzystwo Gimnastyczne, Patriotyczne Towarzystwo Kobiet, Towarzystwo Cyklistów, Stowarzyszenie Mieszczan, Towarzystwo Śpiewacze, Towarzystwo Kupieckie, Patriotyczne Towarzystwo Kobiet, Związek Kobiet. I tym podobne. Między innymi jeszcze można by tutaj dodać związek strzelecki utworzony dla Niemców w związku z tym, że bractwo strzeleckie, bractwo kurkowe polskie się coraz bardziej polonizowało, o czym też wspominałem w pierwszej części tegoż materiału. Działalność germanizacyjna spotkała się jednak z oporem miejscowych Polaków. Po okresie zakończonych klęską powstań narodowych wśród polskich mieszkańców zaboru popularne stały się pozytywistyczne idee pracy organicznej. Na inny czas odłożono formę walki bezpośredniej, a przede wszystkim próbowano konkurować z Żywiołem niemieckim poprzez budowę polskiego kapitału. Mimo napięcia pomiędzy zamieszkującymi krotoszem przedstawicielami różnych narodowości do starć nie dochodziło. Największą próbą sił pomiędzy Polakami a Niemcami okazały się strajki szkolne, które zostały zainicjowane w roku 1901 w szkole we wrześni. W latach 1873-1900 władze niemieckie wydały szereg ustaw, które całkowicie usunęły ze szkół język polski, a w celu jeszcze skuteczniejszej realizacji polityki germanizacyjnej zaczęto do Wielkopolski sprowadzać nauczycieli z Niemiec Zachodnich, którzy nie znali języka polskiego. To wszystko stało się przyczyną kilku fal strajków. Akurat jeśli chodzi o szkoły krotoszyńskie, wzięły one udział w drugiej fali strajków w latach 1906-1907. W tym okresie strajkowały dwie szkoły powszechne przy ulicy Kaliskiej, dzisiejszych Alejach Powstańców, oraz na Błoniach, a także Wyższa Szkoła dla Dziewcząt. Akcją kierowała utworzona w 1905 roku organizacja Straż z doktorem Bolewskim na czele. I wspierała ona rodziców przede wszystkim w organizowaniu strajków szkolnych oraz mobilizowała dzieci i młodzież do buntu. W innych szkołach krotoszyńskich, przede wszystkim w gimnazjum, doszło do pojedynczych wystąpień, które jednak łamano bardzo szybko wydalaniem ze szkół oraz bardzo wysokimi grzywnami. Za pomoc w organizacji strajku dr Bolewski spędził trzy miesiące w więzieniu. Aresztowano także zaangażowanego w tę działalność Józefa Klemczaka. Od razu zaznaczę, że. Materiał na temat strajków szkolnych, dwuczęściowy materiał już przygotowałem, i linki do tych części znajdą się, jak zwykle, w opisie tegoż filmiku. Ogólnie w trakcie strajków rewidowano stacje i mieszkania działaczy narodowych, a za znalezione zakazane książki wytaczano procesy karne. Kilku uczniów też wydalono, jak już wspomniałem, z gimnazjum, w obawie przed rozprzestrzenieniem się buntu. Formą walki narodowej stały się też wzajemne bojkoty kupców i przemysłowców, które w Krotoszynie miały miejsce w latach 1912-13. Stanowiły one protest przeciw niemieckiej ustawie wywłaszczeniowej. W ramach tej akcji Polacy przestali wpłacać oszczędności do kasy miejskiej i powiatowej, za co Niemcy zajęli niektóre polskie hipoteki. Wzajemny bojkot pierwsi zaprzestali Niemcy, a jego skutkiem były bankructwa trzech sklepów dwóch polskich oraz jednego niemieckiego. W walce o świadomość narodową Polaków olbrzymią rolę odgrywali cały czas duchowni, którzy inicjowali zakładanie wielu organizacji oraz prowadzili w dobie germanizacji tajne komplety, czyli tajne nauczanie. Tu wybitnym przykładem aktywności kapłanów jest ksiądz Paulin Wojciechowski, z inicjatywy którego w roku 1871 założono Towarzystwo Przemysłowe Świętego Józefa, które miało podnosić kwalifikacje, krzewić oświat oraz pogłębiać świadomość narodową wśród polskich rzemieślników. Towarzystwo zorganizowało bibliotekę, prowadziło lekcje czytania i pisania, organizowało odczyty oraz prowadziło kasę oszczędnościową i organizowało akcje abstynenckie. Aktywiści towarzystwa założyli też Bank Ludowy, który wzmacniał polski stan posiadania w mieście. W 1873 roku powstało w Krotoszynie Kółko Włościańskie, które z czasem zrzeszało około 100 okolicznych ziemian i ich gospodarzy. Podczas spotkań tej organizacji czytano polską prasę, omawiano zagadnienia gospodarskie, a także poruszano kwestie etyczne i narodowe. W związku z polityką germanizacyjną prowadzoną w szkołach od roku 1873, a w życiu publicznym od roku 1876, polscy działacze podjęli wiele inicjatyw oświatowych, kulturalnych i samopomocowych, aby uzupełnić przede wszystkim edukację o treści narodowe. Chodziło głównie o pisanie i czytanie w języku polskim, ale też o znajomość historii ojczystej, geografii oraz polskich obyczajów. W latach 1872-1878 działało w mieście towarzystwo oświaty ludowej, które zostało jednak rozbite przez zaborców. Dwa lata po jego rozbiciu w roku 1880 na bazie tej organizacji oraz jej członków i biblioteczki, którą organizacja posiadała, utworzono towarzystwo czytelni ludowych, które w roku 1909 uzupełniono o towarzystwo czytelni kobiet. W roku 1892 Hipolit Drobiński założył koło śpiewacze Harmonia, działające w, zarówno w zakresie przewienia kultury, jak i wartości patriotycznych. Z czasem imprezy organizowane przez koło nabierały wybitnie narodowo-patriotycznego charakteru, za co członkowie często byli karani grzywnymi. W 1910 roku, na organizowaną w Krotoszynie imprezę, magistrat ściągał nawet posiłki policyjne. Gniazdo Towarzystwo Gimnastycznego Soku powstało w Krotoszynie w roku 1896, a jego pierwszym prezesem był Czesław Rubiński. To teoretycznie sportowe stowarzyszenie organizowało w mieście obchody rocznic narodowo-historycznych, prelekcje na tematy narodowe, a także imprezy towarzyskie. Przygotowywało przy okazji Polaków do zbliżającego się zrywu niepodległościowego. Inicjatorem utworzenia w krotoszyńskim gimnazjum jednego z kół towarzystwa Tomasza Zana był w roku 1897 Władysław Bolewski. Pomimo gruźby wydalenia członków organizacji ze szkoły, która była wybitnie zgermanizowana, działało ono prężnie poprzez organizowanie samokształcenia, a także obchodów polskich rocznic historycznych. Członkowie Towarzystwa Tomasza Zana spotykali się przede wszystkim w lesie pod Krotoszyńskim w okolicy studni św. Marcina. W omawianym okresie powstało także sporo organizacji robotniczych, a duża część robotników zaangażowała się w działania PPS-u, który od czasu do czasu organizował strajki w krotoszyńskich fabrykach. Jednakże o wiele większą rolę od ruchów socjalistycznych odgrywały wśród miejscowego proletariatu organizacje chrześcijańskie i narodowe. Stowarzyszenia takie zaczęły się w naszym mieście pojawiać od roku 1897 z inicjatywy księdza Bronisza. Związkowcy stworzyli bibliotekę, którą opiekował się Józef Kończak, wystawiano sztuki oraz organizowano obchody, jubileuszy i zabawy. Te organizacje to m.in. Katolicki Związek Terminatorów Świętego Stanisława Kostki, Stowarzyszenie Kobiet Pracujących Jedność czy też Związek Organistów Świętego Wojciecha. Obok organizacji katolickich, prężnie działał także utworzony w 1906 roku Narodowy Związek Robotników. W roku 1903 Czesław Robiński założył spółdzielnię nabywanie nieruchomości z Trzecha, stawiając sobie za cel wykup nieruchomości od Niemców i tym samym zwiększenie polskiego stanu posiadania w Krotoszynie. W roku 1906 spółdzielnia wybudowała Gmach Bazaru, który pod koniec zaborów stał się ośrodkiem polskiego życia patriotyczno-narodowego. W Krotoszynie działały też inne organizacje, jak np. Towarzystwo Młodzieży Kupieckiej. Mieszkająca w Krotoszynie ludność nadal była mocno zróżnicowana pod względem religijnym. Wielkopolska stała się towarzyszy rezerwuarem taniej siły roboczej, co spowodowało znaczną emigrację do bardziej rozwiniętych regionów Zjednoczonych Niemiec. Przez to właśnie liczba ludności powiatu na przełomie XIX i XX wieku przyrastała bardzo powoli. Niemniej pod koniec XIX wieku liczba mieszkańców samego Krotoszyna wzrosła i to znacznie, przede wszystkim przez to, że do miasta napłynęła polska ludność wiejska. Ze względu na zmieniający się na niekorzyść strony niemieckiej układ demograficzny zwiększono liczebność garnizonu, a na potrzeby statystyczne wliczano żołnierzy do ludności miasta. W roku 1880 tych żołnierzy było 1000, a w 1913 już aż 2109. Zabieg ten spowodował co prawda procentowy wzrost w mieście liczby Niemców, jednak ze względu na fakt sprowadzania rekrutów z katolickich landów, co trzeci żołnierz w kotoszyńskim garnizonie deklarował się jako katolik, co też spowodowało, że procentowo zwiększył się udział społeczności katolickiej w naszym mieście. Pod koniec stulecia ewangelicy, którzy przyjeżdżali do Krotoszyna, bardzo często po kilku latach opuszczali miasto, mimo bardzo dla nich życzliwej postawy władz. W tym czasie m.in. dobudowano do kościoła ewangelickiego charakterystyczną fasadę z dwoma wieżami, którą ukończono w roku 1884. Kościół katolicki z kolei w tym okresie zmagał się z brutalną polityką kulturkampfu i co prawda przeżywał problemy, ale w strukturze demograficznej zyskiwał przewagę, a nawet bardzo mocno się rozwijał. O czym świadczy fakt, że w roku 1893 posługę w mieście rozpoczęły siostry Elżbietanki. Jeśli chodzi o społeczność żydowską, to związki pomiędzy jej przedstawicielami stawały się coraz słabsze. Działały tu jedynie dwa stowarzyszenia. Stowarzyszenie do Zachowania Materialnych i Formalnych Interesów Tutejszej Gminy Żydowskiej, a także Związek Kobiet Żydowskich. Na początku XX wieku miasto zaczęli opuszczać również bogaci Żydzi, którzy w ten sposób otworzyli Polakom możliwość do odgrywania coraz większej roli w mieście. W tym miejscu warte jest nadmienienia, że pod koniec wieku XIX część elit Żydowskich całkowicie niemal się zgermanizowała. Miejscowa gmina Żydowska w omawianym okresie była już na skraju upadku. Po zjednoczeniu Niemiec nastąpił rozwój przemysłu rolno-spożywczego. Większość powstających przedsiębiorstw w 3 czwartych należała do Niemców: 12 w roku 1904 i 16 szóstych 4 lata później. W 1880 roku utworzono tartak parowy Wernera przy dzisiejszej ulicy Fabrycznej, a niedługo potem Keppel, jeden z najbogatszych mieszkańców Krotoszyna, otworzył drugi tartak przy ulicy Raszkowskiej. Keppel zresztą obok Tartaku prowadził także małą fabrykę maszyn przy ulicy Zdunowskiej oraz własną cegielnię. W roku 1882 utworzono browar przemysłowy przy ulicy Kobylińskiej w miejscu dawnych zakładów mięsnych, gdzie dziś powstaje galeria handlowa. W roku 1892 otwarto browar oraz słodownię przy ulicy Słodowej, a w roku 1898 przy tej samej ulicy otworzono gorzelnię. W roku 1896 powstała fabryka wyrobów woskowych, a w roku 1905 powstała nowa rzeźnia i chłodnia przy ulicy Kobylińskiej oraz zakład wodociągowy. Odgórne próby industrializacji Krotoszyna z kolei nie powiodły się, głównie ze względu na brak zainteresowania miejscowych tymi gałęziami przemysłu. Udało się jedynie otworzyć fabrykę maszyn i odlewnie żelaza przy ulicy Słodowej w roku 1887, w której produkowano m.in. maszyny dla prac na roli, skądinąd bardzo wysokiej jakości, wielokrotnie nagradzanej. W Krotoszynie działała także filia Banku Rzeszy i Miejska oraz Powiatowa Kasa Oszczędności. Powstało też wiele innych instytucji, głównej mających na celu wspieranie ludności niemieckiej, o czym mówiłem na początku tegoż materiału. Powstała tam Mittelstandkasse, Wschodni Bank Handlu i Przemysłu, Kasa Depozytowa. Polacy w kontrze do instytucji niemieckich zmuszeni byli wówczas tworzyć, wspomniane już wcześniej przeze mnie, własne instytucje finansowe. W rolnictwie nieprzerwanie rosła ilość hodowanych zwierząt, głównie bydła rogatego. Zboże do końca stulecia nadal mielono w wiatrakach, jednak po roku 1890 rola wiatraków zaczęła gwałtownie maleć, przede wszystkim przez uruchomienie w Starym Krotoszynie młyna parowego. Wielkie niemieckie majątki ziemskie w tym okresie znajdowały się między ulicą Zdunowską a drogą na Chachalnię, jeszcze przed Perzycami, a także w Teresienstein, czyli na obszarze dzisiejszego Targowiska i ulicy Zamkowy Folwark oraz w Zmysłowie. Dzierżawione przez Polaka Orłowskiego dobra kościelne znajdowały się po północnej i południowo-wschodniej stronie miasta. Ważną rolę w krotoszyni odgrywali pszczelarze, którzy zorganizowali nawet w mieście wystawę w roku 1914. Większość rzemieślników, szczególnie drobnych, stanowili w mieście Polacy, jednak proporcje były zbliżone, szczególnie na początku XX wieku. Bogate rzemiosło aż do końca zaborów znajdowało się przeważnie w rękach niemieckich, względnie żydowskich, a przyglądając się przemianom z tego okresu, zauważymy, że wraz z rozwojem demograficznym Krotoszyna dwukrotnie wzrosła liczba piekarzy, szewców i stolarzy, a krawców nawet trzykrotnie. Produkcja rzemieślnicza ciągle opierała się na cechach, głównie polskich, choć funkcjonowały też cechy mieszane, a pewna grupa wytwórców działała poza cechami. Ludność polska jednak miała małe znaczenie w kontekście majątności. W roku 1880 w Krotoszynie pracowało 145 kupców, 41 kramarzy i szynkarzy, a do prowadzonych już wcześniej lokali dołączył m.in. dom strzelca, czyli lokal prowadzony u zbiegu dzisiejszych ulic Rawickiej, Sienkiewicza i Kołontaja, a także wspomniany już przeze mnie wcześniej polski bazar. Olbrzymie znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta miał rozwój komunikacyjny. Przed rozwojem kolei pracowali w mieście Furmani, było ich kilku, a w roku 1875 otwarto połączenie kolejowe Oleśnica-Gniezno i wybudowano dworzec kolejowy. Rozwój miasta wówczas przyspieszył jeszcze bardziej, a 13 lat później otwarto kolejne połączenie, tym razem na linii Ostów-Leszno i wówczas ten rozwój przyspieszył kilkunastokrotnie. W roku 1901 otwarto dojazdową kolej wąskotorową do Pleszewa. Nasze miasto było jednym z ważniejszych węzłów kolejowych w Wielkopolsce, szczególnie tuż przed wybuchem I wojny światowej, tak zwanej Wielkiej Wojny. Warto też wspomnieć, że pierwszy samochód pojawił się w Krotoszynie w roku 1910. Ważną rolę dla niemieckiej dominacji w naszym mieście odgrywał liczny garnizon. Wraz zjednoczeniem Niemiec oraz utworzeniem II Rzeszy do Krotoszyna przebyli ułani westfalscy, ale najdłużej stacjonującą w naszym mieście formacją był 37 regiment fizylierów imienia von Steinmetza. Wojsko zajmowało oprócz dotychczasowych obiektów, o których wspominałem już w pierwszej części tegoż materiału, a które mieściły się przede wszystkim przy ulicy Rawickiej, także klasztor, który przejęto po gimnazjum. Utworzono tu koszary klasztorne, nowo wybudowane koszary dworcowe przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza, a także wybudowany zaraz obok nich lazaret wojskowy, dzisiejszy szpital miejski. Dodatkowo jeszcze były koszary białe i czerwone, to dzisiejsza ulica 56. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, a także najnowszy i zarazem główny kompleks tzw. Nowe Koszary, dzisiejsza siedziba między innymi starostwa powiatowego, której budowa rozpoczęła się w roku 1898. Ponieważ w wojnach o zjednoczenie Niemiec brali udział także krotoczynianie, do tego w mieście działał wspomniany już przeze mnie na początku związek wojacki. Po zjednoczeniu Niemiec miasto czerpało też zyski z podatku gruntowego i przemysłowego, a na początku XX wieku do obiektów publicznych dołączyły w Krotoszynie nowy szpital przy dzisiejszej ulicy Bolewskiego, stara i nowa rzeźnia przy ulicy Kobylińskiej, zakład wodociągowy, komora celna przy ulicy Kaliskiej, łazienki miejskie czyli basen przy ulicy Ogrodowskiego, preparanda oraz nowo wybudowane kompleksy koszarowe, o których powiedziałem przed chwileczką. Nieustannie rozwijało się też szkolnictwo. Od roku 1882 do końca zaborów dla najmłodszych dzieci zorganizowano w mieście dwie ochronki, jedną katolicką, drugą ewangelicką. W owymianym okresie działały też w mieście liczne prywatne pensje i szkółki, które przygotowywały do nauki w szkołach średnich, ponieważ szkolnictwo ludowe stało na bardzo słabym poziomie. Zawodu uczono w warsztatach, ale od roku 1882 działała w mieście też pierwsza szkoła zawodowa, tak zwana Państwowa Rzemieślnicza Szkoła Dokształcająca, której siedzibą był Gmach Szkoły Ewangelickiej przy dzisiejszej ulicy Sienkiewicza. W roku 1891 dla uczniów wszystkich szkół otwarto szkołę zręczności, która uczyła stolarstwa i rzeźby, a w roku 1894 szkołę zawodową cechu balwierzy i fryzjerów. Trzy razy w roku organizowano też kurs dla ogrodników i sadowników. Najważniejszymi jednak szkołami w naszym mieście były Wyższa Szkoła dla Dziewcząt oraz, będące oczkiem w głowie miejscowych władz, Królewskie Gimnazjum. Gimnazjum Króla Wilhelma otrzymało nowy gmach przy ulicy Kołontaja i przez pewien czas działała przy nim też szkoła przygotowawcza do nauki gimnazjalnej. Większość uczniów tej placówki stanowili Niemcy, jednak po wybuchu I wojny światowej cały czas rosła liczba polskich uczniów. O szkolnictwie nagrałem już oddzielny materiał, więc też zalinkuję go w opisie tegoż filmiku. W omawianym okresie w Krotoszynie ukazywała się prasa lokalna. Początkowo był to tygodnik powiatowy, który często zmieniał nazwy i ukazywał się najpierw raz w tygodniu, a później trzy razy na tydzień. Na początku XX wieku pojawiła się demokratyczno-chrześcijańska Gazeta Krotoszyńska, ukazująca się trzy razy w tygodniu. Trzy, czasami cztery razy w tygodniu ukazywała się narodowo-demokratyczna Nowa Gazeta Ludowa, której nakład jednak bardzo często był przez władze niemieckie niszczony. Rozwijała się też kultura. Co prawda z planów utworzenia muzeum w Krotoszyni nic nie wyszło, ale na początku XX wieku w mieście gościł teatr prowincjonalny Gerlacha, a także sprowadzono tu wystawy, organizowano zjazdy, a także inne obchody. Od 1912 roku w mieście działało też kino przy ulicy Zdunowskiej. W tym okresie nie dochodziło już do spektakularnych pożarów miasta, które we wcześniejszych latach trawiły czasami całe kwartały krotoszyna, ponieważ zabudowa była już wówczas niemal całkowicie murowana. W 1872 roku pojawiła się w mieście pierwsza remiza ze wspinalnią przy ulicy Rawickiej, przeniesiona potem na ulicę Koźmińską. O wygląd miasta w drugiej połowie XIX wieku dbało Towarzystwo Upiększania Miasta, które działało przy Landracie, czyli przy Staroście. Dzisiejszy wygląd Krotoszyna zawdzięczamy w dużej mierze właśnie budownictwu z lat 1875-1900. Szczególnie to dotyczy kamienic i znacznej części budynków publicznych budowanych za tzw. francuskie, czyli za pieniądze zdobyte podczas wojny francusko-pruskiej, o której już wspominałem na samym początku tego materiału. Władze Zjednoczonych Niemiec, aby podnieść poziom cywilizacyjny miast na wschodnich kresach i uatrakcyjnić je dla potencjalnych niemieckich osadników, inwestowały tu mnóstwo pieniędzy. Liczba budynków w 1880 roku wynosiła w Krotoszynie 685, a w 1910 już 887. Do wybudowanych w tym okresie obiektów należy wspomniany już przeze mnie gmach, gimnazjum przy ulicy Kołontaja w roku 1881, szkoły powszechne przy ulicy Kaliskiej i na Błoniu, Preparanda z 1904 roku, seminarium nauczycielskie ukończone w roku 1913, gmach poczty już też przeze mnie wspominany, budynek starostwa też już przeze mnie wymieniany, wspomniane przeze mnie budynki koszar, nowy szpital, dworzec kolejowy. W tym okresie powstała też większość kamienic przy rynku oraz np. przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Mickiewicza. A także przy ulicy Kobylińskiej. W tym okresie też powstawały wille bogatych mieszkańców Krotoszyna, a takimi dzielnicami willowymi była ulica Zdunowska oraz ulica Mickiewicza. W roku 1905 powstały łazienki, czyli basen odkryty i w tym czasie też wybudowano dwa pruskie monumenty poświęcone żołnierzom poległym na frontach wojen o zjednoczenie Niemiec z Austrią i Francją. Jeden z monumentów stał niedaleko koszar dworcowych przy ulicy Fabrycznej, a drugi w miejscu, gdzie dziś stoi pomnik wolności, właśnie na placu Jana Pawła, przy dawnym placu wolności. W tym okresie też nadano nazwy krotoszyńskim ulicom. W 1899 roku przebudowano ratusz, podniesiono go o jedno piętro i nadano mu cechy niemieckiego neorenesansu. Warto w tym miejscu dodać, że pod względem zabudowy w zasadzie pomijano Błonie i ulicę Kaliską, które zamieszkiwane były przede wszystkim przez ludność polską. Po wybuchu Wielkiej Wojny, czyli I Wojny Światowej, w mieście zaczęły pojawiać się wśród niemieckich mieszkańców pogłoski, że Polacy pomogą zająć miasto Rosjanom i splądrują niemieckie posesje. Niemieccy urzędnicy oraz policja dementowali te plotki i dość szybko napięcia narodowe w obliczu wojny znacznie się zmniejszyły. Około Tysiąc mężczyzn z Krotoszyna zmobilizowano i wysłano na front. Pojawił się też kryzys wojenny, spadek demograficzny, bezrobocie, inflacja. W obliczu klęsk władze niemieckie podjęły działania mające na celu zjednać sobie społeczność polską. Zniesiono ustawę wywłaszczeniową i ograniczenia dotyczące języka polskiego w szkołach. Polacy w Krotoszynie wykorzystali moment i zorganizowali kilka uroczystości patriotycznych, na które władza zgodziła się pod warunkiem ich zamkniętego charakteru. We wrześniu roku 1918 zaczęły kształtować się Komitety Obywatelskie i rozpoczęły się przygotowania do nadchodzącego Powstania Wielkopolskiego, o którym już nagrałem oddzielny materiał. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak widać, sporo materiałów było na temat krotoszyna w okresie zaborów. Czeka nas jeszcze kilka okresów z dziejów naszego miasta, które również postaram się opracować w formie właśnie takich materiałów filmowych. Nie ukrywam, że jest to bardzo pracochłonne, dlatego proszę uzbroić się w cierpliwość. A na dzień dzisiejszy Państwu już bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.